Witamy na konferencji poświęconej wynikom za pierwszy kwartał 2022 roku. W pierwszej części przedstawimy działalność grupy za pierwszy kwartał, w drugiej części przedstawimy wyniki finansowe, a w trzeciej zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Mają Państwo możliwość skorzystania z narzędzi na stronie do zadawania pytań. Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć. Na dzisiejszym spotkaniu oprócz zarządu Marka Panka, wiceprezesa zarządu Asseco Poland, Karoliny Żońcy-Bajorek, pani wiceprezes zarządu Asseco Poland, mamy również gościa naszej spółki zależnej, Krzysztofa Dyki, prezesa Koncertu, i również przedstawimy Państwu naszą działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rozpoczynamy naszą prezentację od części poświęconej działalności grupy po pierwszym kwartale. Marek, oddaję Ci mikrofon. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podsumowujemy dzisiaj pierwszy kwartał 2022 roku. Okres dla grupy Asseco bardzo dobry. I dlaczego bardzo dobry, postaram się to w skrócie Państwu udowodnić. Widzimy na tym slajdzie podstawowe parametry finansowe i tutaj powodów do zadowolenia, myślę, nie brakuje. Widzicie Państwo takie silne dwucyfrowe wzrosty, ponad 20%, jeśli chodzi o przychody i zysk operacyjny. Nieco wolniej rósł zysk netto, ale już wyjaśnienie, dlaczego tak się stało, oddam Karolinie i w swojej części o tym Państwu opowie. Przekroczyliśmy w sprzedaży 4 miliardy złotych, w zysku operacyjnym osiągnęliśmy 480 milionów i zysk netto to jest 124 miliony. Myślę, że te parametry są bardzo dobre i jesteśmy tutaj zadowoleni. Rozwijamy się jak zwykle w dwóch kierunkach. Po pierwsze rozwój organiczny, który w tym kwartale był bardzo znaczący, i rozwój poprzez akwizycje, nowe przejęcia. Kontynuujemy tą strategię rozwoju właśnie w taki sposób i w tym pierwszym kwartale do grupy dołączyły do nas trzy nowe spółki. Cieszy nas dwucyfrowy wzrost portfela zamówień i to daje nam pewien optymizm, jeśli chodzi o drugą część czy dalszą część tego roku. Natomiast no, pamiętajmy wszyscy, że działamy w okresie trudnym, ciężko przewidywalnym. To wszystko, co się wkoło nas dzieje, mówię tutaj o pandemii, mówię tutaj o wojnie, to sprawia, że musimy z pewną ostrożnością patrzeć w przyszłość. No ale ten portfel zamówień, który mamy, jest dzisiaj, można powiedzieć, dość stabilny i dużo wyższy od tego, co pokazywaliśmy rok temu w analogicznym okresie. Troszkę dokładniejsze liczby, czyli tak jak wspomniałem, przekroczyliśmy 4 miliardy w sprzedaży i osiągnęliśmy 4 miliardy 76 milionów. To był 22% wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2021. W podobnym tempie rośnie ta nasza korowa działalność, ta nasza podstawowa działalność, która jest związana z oprogramowaniem i usługami własnymi. I tutaj osiągnęliśmy 3 miliardy 160 milionów. Również w podobnym tempie urosła EBITDA, przekroczyliśmy 600 milionów złotych. EBIT no na IFRS to jest 480 milionów, również 20% wzrost. No i zysk netto, o którym już mówiłem, 124 miliony złotych, 7% wzrost w stosunku do ubiegłego roku, do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Na kolejnych slajdach tradycyjnie pokazuję Państwu naszą dywersyfikację, zarówno sektorową, jak i geograficzną. Zaczynając od sektorowej, tutaj niewiele się zmienia na tych slajdach. My dzielimy nasze przychody na trzy podstawowe segmenty, czyli na przedsiębiorstwa, które mają największy udział, bo 44%, bankowość i finanse 33%, no i ostatni sektor to są instytucje publiczne, które w pierwszym kwartale przyniosły nam 23% przychodów całej grupy. Tutaj może krótki komentarz. Najszybciej w tym kwartale rosły nam przychody z sektora przedsiębiorstw i stąd ten udział jest troszeczkę większy niż jeszcze pokazywaliśmy to kwartał temu, ale myślę, że to są takie nieznaczne kilkuprocentowe wahania, które no są jakby odzwierciedleniem tego, co się aktualnie dzieje w sprzedaży Asseco. W dalszym ciągu podkreślamy bardzo istotny udział przychodów z rynków zagranicznych, no bo dzisiaj rynki zagraniczne przynoszą 90% przychodów w grupie Asseco. Pozostałe 10% no to jest rynek polski, od którego kiedyś dawno temu zaczynaliśmy.
Największym kontrybutorem do sprzedaży jest grupa Formula Systems, czyli ta grupa z korzeniami izraelskimi i ze spółkami izraelskimi, chociaż dzisiaj działającymi już globalnie w większości. Na słupkach widzicie Państwo, jak przychody w tych poszczególnych segmentach geograficznych rosły nam przez ostatnich kilka lat, w pierwszym kwartale tych lat, i myślę, że tutaj z tych wzrostów też można być bardzo zadowolonym. Asseco International, ostatni segment, to jest 23% całych przychodów. Troszeczkę inaczej to się rozkłada, jeśli chodzi o zysk operacyjny, i tutaj widzicie Państwo, że w dalszym ciągu Formula jest największym kontrybutorem, ale już nieco mniej tych procentów dostarcza, bo 64% versus 67% sprzedaży. Polska jako rynek taki najbardziej rentowny w naszej grupie przynosi nam 15% zysku operacyjnego versus, jak Państwo pamiętacie, 10% sprzedaży. No i te pozostałe 21% to jest segment Asseco International. Krótki rzut oka na biznesy, które mamy w poszczególnych segmentach, i kilka rzeczy, które naszym zdaniem warto jest podkreślić. Zaczniemy od Polski. Polska zanotowała 15% wzrost przychodów i tutaj podkreślamy kilka rzeczy, a mianowicie bardzo dobrą sytuację w rynku publicznym, czyli w instytucjach governmentowych plus w służbie zdrowia, bo również służbę zdrowia do tego sektora kwalifikujemy. Bardzo dobra sytuacja czy wzrosty sprzedaży w segmencie bezpieczeństwa, o tym nie będę dużo mówił, czy w ogóle nie będę mówił, bo ten temat zaadresuje nam Krzysiek dzisiaj. No i dobre wyniki Asseco Data Systems, to podkreślamy, bo tam rzeczywiście mamy takie obszary jak na przykład Smart City, gdzie sprzedaż wzrosła nam ponad dwukrotnie. To jest oczywiście związane z dużym projektem, który realizujemy w Trójmieście, projekt InnoBaltica, gdzie zresztą zakończyliśmy pierwszą fazę i wydaje się, że wszystko tam idzie w bardzo dobrą stronę i jesteśmy pełni optymizmu, jeśli chodzi o realizację tego projektu. Formula Systems, 27% wzrost przychodów, czyli bardzo duża dynamika. Natomiast pamiętajmy, że tutaj pewne znaczenie mają kursy walut, bo w przypadku Formuli, gdzie Formula raportuje w dolarach, my to przeliczamy na złotówki, to ten efekt różnic kursowych odpowiada za mniej więcej 45% tego wzrostu, czyli stosunkowo dużo, i nie możemy o tym zapominać, analizując te przychody. Pozostała część wzrostów to jest wzrost organiczny w dużej mierze i mniej więcej 18% to jest wzrost dzięki akwizycjom, których też w zeszłym roku w tym segmencie było sporo i dzisiaj widzimy efekty tych akwizycji. Jeśli chodzi o, tak poza tym, to w Formuli naprawdę można być zadowolonym ze wszystkiego, co robią. Praktycznie wszystkie spółki z tej grupy notują takie silne dwucyfrowe wzrosty. Cieszy nas to, że pomału odbudowujemy w Matrixie tą działalność amerykańską, bo ona miała taki słabszy moment w 2020 roku, ale to pomału wraca do normy. No, w związku z tym można powiedzieć, że wszystko w Formuli, wszystko dzieje się tak, jak należy. Jeśli chodzi o Asseco International, tutaj mamy 15% wzrost. Też pewien efekt mają tutaj różnice kursowe, choć nie tak silny, ponieważ po pierwsze kurs euro troszkę wolniej rósł, a po drugie pamiętajmy, że tam konsolidujemy również Asseco Business Solutions, które raportuje w złotówkach, więc tego efektu tutaj tak silnego nie ma. Natomiast co podkreślamy w Asseco International? Po pierwsze dynamiczne wzrosty w obszarze paymentu. Tutaj Asseco Southeastern Europe jest odpowiedzialne za tą część biznesu i tutaj naprawdę można być zadowolonym z tego, co robią. Bardzo dobrze mają się nasze biznesy ERP-owe, czyli wszystkie spółki znajdujące się pod parasolem Asseco Enterprise Solutions, czyli Polska, Niemcy, Słowacja, Czechy, właśnie w tym obszarze ERP, tutaj też dynamiczne wzrosty. No i zauważalne wzrosty przychodów na rynkach zachodnioeuropejskich, mam tutaj na myśli Hiszpanię, Danię i Portugalię.
To tyle, jeśli chodzi o taki obrazek całej grupy. W tej chwili krótki komentarz na temat poszczególnych sektorów, w których działamy. Zacznę od bankowości i finansów. Na całej grupie mamy 17% wzrost przychodów. W tym segmencie przekroczyliśmy 1,341 mld sprzedaży. Najszybciej rosła formuła, bo mniej więcej 20%, ale znowu też pamiętajmy, że część tego to są te różnice kursowe. Ważnym graczem formuli, jeśli chodzi o sektor finansowy, jest Sapiens i tutaj no, od kilku, czy już nawet od dłuższego czasu podkreślamy, chciałem powiedzieć od kilku kwartałów, ale już pewnie dłużej nawet podkreślamy dobrą sytuację w Sapiensie, rozwój, pozyskiwanie nowych klientów. No Sapiens dla przypomnienia to jest firma, która obsługuje mniej więcej 600 klientów, firma, która ma 50% mniej więcej przychodów z rynku europejskiego, nieco ponad 40% z rynku amerykańskiego, pozostałe przychody to jest Izrael i tam rynki azjatyckie. Więc to jest dzisiaj globalny gracz, który specjalizuje się w oprogramowaniu dla ubezpieczeń, który radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Asseco International, tutaj mamy 11% wzrost sprzedaży. Podkreślamy i tutaj głównym jakby kontrybutorem do tych wzrostów jest właśnie wspomniany Payten i nasza portugalska spółka Asseco PST. No, która te wzrosty zawdzięcza dwóm rzeczom. Po pierwsze no, działalności swojej czy rozwojowej organicznemu, a także po części akwizycji, którą zrealizowała w kwietniu ubiegłego roku. Nieduża spółka portugalska, no, ale też jej przychody są już tutaj widoczne. No i Polska, mamy 8% wzrost przychodów, 110 milionów. Myślę, że na tym trudnym polskim rynku to jest coś, co należy uznać za duży sukces. Cieszymy się, bo mamy taki bardzo znaczący i stabilny strumień przychodów z naszych długoletnich umów maintenance'owych i rozwojowych, ale realizujemy również nowe projekty, w tym również trzy duże projekty wdrożenia systemu korowego i z tego się bardzo cieszymy, no bo to są jakby nowi klienci, nowe wdrożenia, które też w perspektywie powinny owocować tymi takimi stałymi przychodami z maintenance'u i rozwoju. Jeśli chodzi o sektor przedsiębiorstw, tutaj mamy najdynamiczniejszy wzrost w całej grupie, czyli 34% i przekroczone 1,8 mld, jeśli chodzi o sprzedaż całej grupy. Najszybciej rosła część izraelska, bo aż o 44% i to jest naprawdę dużo. Tylko znowu, pamiętajmy o różnicach kursowych i też no, pamiętajmy o tym, że po pierwsze bardzo dynamicznie akurat w tym sektorze rósł tutaj Magic i Matrix, ale też mieliśmy w kwietniu ubiegłego roku akwizycję takiej grupy izraelskiej o nazwie ZAP i tutaj no, te przychody po raz pierwszy w pierwszym kwartale są konsolidowane i to jest też widoczne. Asseco International zanotowało wzrost o 22% w przychodach dla przedsiębiorstw i tutaj zawdzięczamy to dwóm elementom. Po pierwsze takiemu wzrostowi dynamicznemu w Asseco South Eastern Europe, zwłaszcza w tym obszarze rozwiązań dedykowanych, tak to jest tam nazywane. No i druga rzecz, którą podkreślamy, o której już zresztą wspominałem, to są nasze rozwiązania ERP-owe, czyli systemy dla przedsiębiorstw w tych czterech krajach, o których wspominałem. Tutaj wzrosty sprzedaży również są dynamiczne. No i w Polsce mamy 7% spadek, ale tutaj pamiętajmy o tym, że w pierwszym kwartale tamtego roku mieliśmy taką one-offową sprzedaż sprzętu dla Polkomtela dość dużą. W tym roku jej nie było, więc w naturalny sposób ta sprzedaż jest niższa. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż własnych rozwiązań, własnych usług i własnego software'u, to jest to mniej więcej poziom z ubiegłego roku i jesteśmy tutaj zadowoleni. Kontrybutorami tutaj do tej części, do Asseco Poland przede wszystkim są dwa sektory, czyli energetyka i telekomunikacja, czyli no głównie projekt dla Polkomtela. Natomiast również w tym sektorze mocno działa Asseco Data Systems, sprzedając różnego rodzaju rozwiązania, w tym podpis cyfrowy, rozwiązania koncertu dla również w zakresie cyber security. To wszystko składa się właśnie na ten sektor przedsiębiorstw w segmencie polskim. No i na koniec,
instytucje publiczne na całej grupie 10% wzrost i prawie 920 milionów sprzedaży osiągnięte. Tym razem formuła rosła wolniej, 7% wzrost zanotowała. To się bierze z tego, że w Matrixie z kolei w ubiegłym roku, w pierwszym kwartale mieliśmy taką dużą sprzedaż sprzętu komputerowego. Tej sprzedaży w tym roku nie ma, więc te przychody Matrixa są mniej więcej na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. Wasecco International w publiku, ja już to od kilku kwartałów sygnalizuję, że tam mamy pewien zastój związany z sytuacją polityczną w Czeskiej Republice głównie, ale po części również na Słowacji, gdzie było pewne spowolnienie, zatrzymane projekty i no widzimy tego efekt i jeszcze ten efekt będzie widoczny do końca tego roku na pewno i myślę, że te plus 2%, które widzimy tutaj na sprzedaży właśnie w segmencie Asseco International, w tych uwarunkowaniach należy uznać za sukces. Jeśli chodzi o Polskę, tutaj mamy najdynamiczniejszy wzrost, 23% i ponad 210 milionów sprzedaży, no ale to jest efekt tych wszystkich umów, które podpisywaliśmy w ostatnich latach, długoterminowych umów w sektorze publicznym. Mam tutaj na myśli ZUS, mam tutaj na myśli KRUS, ARiMR, NFZ i pewnie parę jeszcze Ministerstwo Sprawiedliwości i pewnie parę jeszcze instytucji, których można byłoby wymienić. To są wieloletnie umowy, które w tej chwili są w trakcie realizacji, plus dużo zleceń z ZUS-u związanych z różnego rodzaju akcjami typu Rodzina 500+, typu dofinansowanie do żłobków, typu Polski Ład, typu pomoc dla Ukrainy. To są wszystko takie rzeczy, które musimy w dość dużym tempie realizować. Cieszę się, że nadążamy pomimo tego, że to jest właśnie tak szybko i tak można powiedzieć w szalony sposób, w tym sensie, że często te założenia są nieprecyzyjne, my to musimy zrobić, są deadline'y określone czy wynikające z jakichś ustaw, które powstały, także robimy to, zespół jest zmęczony, to jest też prawda, natomiast z drugiej strony cieszymy się, bo dużo słów miłych słyszymy od strony odbiorcy, od strony klienta i to nam trochę dodaje sił, no co nie zmienia faktu, że naprawdę w dużym tempie i pod dużą presją czasu ten zespół pracuje. No i na koniec tu jeszcze warto pewnie wspomnieć o tych projektach Smart City, bo zarówno Śkup, w tej chwili tam jest druga faza tego projektu, czy rozwój tego projektu i to realizujemy, plus nowy zupełnie dla nas projekt w Trójmieście, który też przez Asseco Data Systems jest realizowany. Nie zatrzymujemy się, jeśli chodzi o akwizycje, chociaż rynek jest tutaj trudny, o czym też wielokrotnie Państwu mówiłem. Do grupy Asseco w pierwszym kwartale dołączyły trzy nowe spółki. Jedna to jest spółka polska, Pirios, dostawca rozwiązań typu Contact Center. No i dwie spółki na rynku izraelskim. Jedna, która trafiła do Magica, druga, która trafiła do grupy Michpal. Nasze międzynarodowe centra kompetencji, no wszystkie mają się dobrze, wszystkie notują wzrosty sprzedaży, więc nie będę tego wszystkiego Państwu komentował. Co kwartał się tym chwalimy, ale też nie bezpodstawnie, no bo też koncentrowaliśmy się i koncentrujemy się na budowie właśnie wartości wokół tych centrów kompetencyjnych. No i portfel zamówień, tutaj pokazujemy dwa wykresy i myślę, że bardziej trzeba się skupić na tym lewym, czyli nasz backlog przeliczony według tych samych kursów, po których był liczony backlog rok temu. Myślę, że to jest takie bardziej miarodajne i też nie pompuje jakichś tutaj strasznych oczekiwań. I ten wzrost jest 18%, czyli bardzo przyzwoity i też pozwalający z optymizmem patrzeć na drugą część tego roku. Natomiast no oczywiście przeliczając ten backlog po obecnych kursach walut, które jak wiemy mocno poszły w górę, no to on jest nawet o 30% wyższy niż rok temu o tej samej porze. No i dla przypomnienia na koniec, to już jest ostatni mój slajd, dywidenda
Mówimy o tym no też dlatego, że wczoraj mieliśmy walne zgromadzenie akcjonariuszy, które ostatecznie zatwierdziło wypłatę tej dywidendy, czyli dla przypomnienia 279 milionów, 3,36 na każdą akcję Asseco Poland i ta dywidenda będzie wypłacona 21 czerwca tego roku. Także ja Państwu dziękuję, oddaję głos Karolinie. Dzięki. A to kilka informacji finansowych, jak zwykle ode mnie. Rzut oka na rachunek wyników, to o czym już wspomniał Marek. Dwucyfrowe wzrosty na każdym poziomie wyników tutaj prezentowanym, czyli od przychodów 22% wzrost w ponad 4 miliardy. To co nas cieszy, to ten zysk z działalności operacyjnej 390 ponad milionów, 21% wzrost i rentowność na poziomie grupy taka zgodna z naszymi oczekiwaniami 9,6%. Tutaj myślę, że warto na takim globalnym poziomie sobie uświadomić, z czego te wzrosty pochodzą. To jest tak, że 43% wzrostu przychodów to jest wzrost organiczny, 18% to są akwizycje i aż 39% to są właśnie te różnice kursowe, które podkreślał Marek. Stąd gdybyśmy ten efekt różnic kursowych ściągnęli, to te wzrosty na poziomie przychodów i zysku z działalności operacyjnej one oscylowały w okolicach 13-14% odpowiednio. Jeśli chodzi o to, co się dzieje poniżej zysku operacyjnego, to tak naprawdę brak, powiedziałabym, wpływu transakcji jednorazowych, zgodne z oczekiwaniami też delikatnie wyższe koszty finansowania, w związku z tym ten wynik na odsetkach troszkę wyższy, dodatni wpływ transakcji walutowych wszędzie tam, gdzie mamy trzymaną walutę lokalną, ona się co do zasady osłabiła, tu głównie efekt do walut typu euro-dolar. I tu głównie efekty tak naprawdę z Turcji oraz z Polski. A poza tym pewnie nic wartego komentowania do poziomu zysku brutto. Delikatnie wyższa efektywna stawka podatkowa o 0,7 punktu procentowego. Tu głównie efekt Polski, skaszowania dywidend w pierwszym kwartale, co tę efektywną stawkę nam zawsze sezonowo podnosi. Plus taki efekt, który trzeba pewnie zacząć ekstrapolować już na cały ten rok, czyli zaczynamy znowu płacić ten podatek CFC tutaj w Polsce od przychodów, no głównie z Izraela, generalnie trzeba powiedzieć i pewnie to efektywne opodatkowanie w takim ujęciu rocznym będzie delikatnie wyższe niż w ubiegłym roku. No i to, co wspomniał Marek, na poziomie zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, ten wzrost 6%, no on wynika właśnie z tego, że szybciej, dynamiczniej rosły te miejsca, w których nie konsolidujemy 100%, czyli głównie formula. Natomiast na dole no mamy tutaj troszkę wolniej rosnącą Polskę, no i już nie ma tego efektu kursów aż takiego. Jeśli chodzi o poszczególne spółki w naszych segmentach, to wzrost przychodów w jednostce dominującej przy stabilnym zysku operacyjnym non IFRS, co nas szczególnie cieszy, bo pamiętajmy, że ten pierwszy kwartał 2021 roku to był już kwartał taki, powiedziałabym, ekstraordynaryjny, więc fakt, że się udało ten zysk operacyjny na podobnym poziomie dowieść, uważamy za sukces. Na poziomie kontrybucji netto widać delikatny spadek, to jest efekt właśnie tego większego opodatkowania. Bardzo dobry, rekordowy kwartał Asseco Data Systems, trochę efekt właśnie tego, że skończyły się projekty, które rozliczyliśmy w pierwszym kwartale 2021 roku właśnie
słynny temat śkubowy i teraz już jest on zastąpiony nowym tematem śkubowym, który ma już skrajnie inną rentowność. Natomiast na tym poziomie pozostałych spółek tutaj proszę się nie martwić tym, że na bottom line tam mamy delikatny minus. To jest efekt jednorazowego spisania po prostu aktywów na podatek odroczony w spółkach, które nie mają tej naszej korowej działalności IT, no ale jakby w liczbach się objawił. Natomiast biznesowo nic się tutaj złego nie dzieje i te wszystkie spółki z tego segmentu dowiozły wyniki zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli chodzi o formułę, to co wspomniał Marek, właściwie cieszy delikatna, bo o 0,5% poprawa rentowności operacyjnej formuli i to jest efekt wzrostu właściwie w każdym biznes unicie, w całym tym segmencie oraz odbudowywania się tych miejsc, które w zeszłym roku miały lekką zadyszkę, czyli bankowość i generalnie operacje w Stanach Zjednoczonych. W tym też w Sapiensie, czy bankowość w Matrixie i operacje Sapiensa. Jeśli chodzi o segment Asseco International, to tutaj mimo dobrych wyników segmentu RP konsolidowanego do rynku środkowoeuropejskiego, no, kwartał do kwartału gorsze wyniki na tym rynku i pewnie to jest głównie efekt kilku projektów w Czechach i to jest taki pewnie trend, który się nam utrzyma w tym roku, przejściowy, natomiast no, fakt jest faktem. Jeśli chodzi o rynek południowo-wschodniej Europy, czyli ASE, tutaj bardzo dobre wyniki i stabilna rentowność i odbudowa rynku zachodnioeuropejskiego, czyli tu, gdzie konsolidujemy nasze rynki hiszpańskie, Danie, poprawa wyników i wydaje się, że też wychodzenie z takiego trudniejszego momentu, który ten rynek miał w zeszłym roku. To, co nas cieszy i to, co obiecywaliśmy trochę po konferencji, czy na konferencji po końcu roku, to poprawa sytuacji cashowej. W takim ujęciu LTM ta cashowość wróciła do przedziału, który uważamy za bezpieczny, czyli 86% na poziomie grupy. Najlepsza cashowość w ujęciu LTM to jest segment Asseco International. Gdybyśmy popatrzyli na sam pierwszy kwartał, to z kolei największe i najlepsze wskaźniki tutaj notuje segment Asseco Poland, co jest efektem tego też, o czym mówiliśmy, czyli EBIT rozpoznany w ubiegłym roku cashuje się w pierwszym kwartale tego roku. I to się przekłada na bardzo stabilną sytuację płynnościową grupy. 31 marca w grupie mieliśmy ponad 1,8 mld złotych gotówki netto. Jak Państwo spojrzą na sam segment Asseco Poland, to jest ponad 460 milionów, co oznacza, że po wypłacie dywidendy w czerwcu przy zachowaniu, powiedziałbym, przyzwoitej cashowości w Q2, którą obserwujemy teraz, wygląda na to, że ta sytuacja po wypłacie dywidendy będzie równie zadowalająca. To wszystko ode mnie. Krzysztof. Dziękuję. Szanowni Państwo, Koncert jest spółką nabytą w roku 2019 przez Asseco, spółką zajmującą się wyłącznie cyberbezpieczeństwem i specjalizującą się w tej materii. To jest to, co wyróżnia tę spółkę od pozostałej części rynku, czyli stricte działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa. Takie typowe atrybuty, o których powinniście wiedzieć, to wiarygodność, doświadczenie, referencje i unikatowe kompetencje zgromadzone na przestrzeni ostatnich lat, również międzynarodowa obecność i intensywna działalność badawczo-rozwojowa. To są te cechy, które istotnie wyróżniają Koncert i które stanowią specjalizację Koncert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Ach, przepraszam, opóźnienie, okej. Rynek cyberbezpieczeństwa widoczny na tym slajdzie kształtuje się na poziomie około 2 100 000 000 zł. W zagranicznych źródłach podaje się $500 milionów przy całej wartości rynku, ponad $200 miliardów wartości rynku światowego. Co ciekawe, patrząc na te dane odnośnie wartości rynku, nie sposób nie wspomnieć o
odniesieniu do wartości rynku IT, który jest na poziomie globalnym na około 5 bilionów dolarów, ale co ciekawe, to jest wartość strat roczna z tytułu cyberataków, która jest większa niż wartość rynku IT, wynosi 6 bilionów dolarów. Więc materia, którą się zajmujemy, jest brzemienna w skutkach. Rodzi poważne ryzyka, które są policzalne finansowo. Jeszcze raz powtarzam, to jest 6 bilionów dolarów strat rocznie w tej chwili na całym świecie. W Polsce to jest 2 miliardy 100 milionów złotych wartość rynku, z czego większość, 58% to są duże firmy, MŚP 25%, sektor publiczny 16%, osoby prywatne 1%, a ściślej mniej niż 1%. Głównymi odbiorcami naszych usług jest sektor finansowy, sektor telekomunikacyjny, sektor wojskowy, ale również sektor energetyczny. To są filary, na których opieramy naszą działalność zarówno usługową, jak i filary finansowe, przychodowe. Ach, przepraszam, nie odświeżyliśmy slajdu, ale to udało się już szybciej skomentować. Kluczowe wydarzenie, jeżeli chodzi o naszą spółkę za ubiegły rok, o których chcielibyśmy opowiedzieć, to jest projekt Cyber Defense Africa, konkretnie zakończenie fazy wdrożeniowej tego projektu, odebranie tego projektu przez klienta, jakim jest Togo, projekt zagraniczny, projekt, z którego jesteśmy bardzo dumni i bardzo duży projekt, zarówno jeżeli chodzi o skalę usług i specjalizację, jak i wartość tego projektu. W ubiegłym roku zakończyliśmy wdrożenie tego projektu i przeszliśmy do fazy utrzymaniowej jego realizacji. Cały projekt trwa 3 lata. Bardzo duży międzynarodowy projekt i jest to największy projekt zrealizowany, zagraniczny projekt zrealizowany przez polską firmę w obszarze cyberbezpieczeństwa. Kolejnym projektem jest cyberbezpieczeństwo sieci 5G, symulator cyberbezpieczeństwa, zrealizowany dla firmy prywatnej, bardzo dużej firmy prywatnej. To też świadczy o innowacyjności naszych kompetencji, nie tylko w zakresie klasycznych usług, ale w zakresie najnowszych technologii. Do takich należy zaliczyć sieć 5G. Z klientów dużych krajowych na pewno pozyskanie Poczty Polskiej w obszarze usług SOC-owych, CSIRT-owych, CERT-owych, ale przede wszystkim zaawansowanych usług cyberbezpieczeństwa, które świadczymy od ubiegłego roku. I sukcesywnie oraz intensywnie rozwijamy tą działalność u tego bardzo ważnego dla nas klienta, również bardzo prestiżowego, jakim jest Poczta Polska, jeden z największych pracodawców w naszym kraju. Sektor wojskowy jest istotnym obszarem naszej działalności, głównie w zakresie dostaw sprzętu, oprogramowania, również usług, ale głównie to są bardzo zaawansowane systemy składające się z oprogramowania i urządzeń służących do celów cyberbezpieczeństwa. Niestety te dostawy są objęte klauzulami informacji niejawnych, więc nie możemy więcej szczegółów zdradzić. Transport dozoru technicznego, budowa cyberbezpieczeństwa, rozległe sieci WAN w kilkunastu ośrodkach, czyli projekt rozproszony, nie w jednej jednostce organizacyjnej, tylko skomplikowany logistycznie, operacyjnie, sprzętowo i programowo oraz oczywiście wdrożeniowo. Detektor ataków APT to jest projekt, który realizujemy z udziałem również funduszy z NCBR, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt ten służy przeciwdziałania i zapobiegania atakom klasy APT, czyli tym najbardziej skomplikowanym atakom, najbardziej groźnym atakom, szczególnie przy tym, co się dzieje w tej chwili u naszej wschodniej granicy. To jest właśnie to źródło ataków, czyli jeszcze nie wiedząc, że to się wydarzy, w ubiegłym roku rozpoczęliśmy realizację projektu, który jest dokładnie istotą zagrożeń, z którymi mamy najbardziej do czynienia w wyniku ataku Rosji na Ukrainę. To są właśnie ataki klasy APT i ten detektor dokładnie na te klasy ataków realizujemy już od ubiegłego roku. Projekt w toku. Projektem zakończonym, technologią, którą posiadamy, jest również technologia SoftGuard. Jest to unikatowa technologia służąca do zabezpieczania oprogramowania w postaci jego wykonywalnej, która służy przeciwdziałaniu, analizie, modyfikacji i nieuzasadnionym, nieuprawnionym zmianom chronionego oprogramowania, czyli posiadamy technologię, która znacznie utrudnia, w większości przypadków uniemożliwia, nie tylko modyfikację oprogramowania, ale przede wszystkim jego analizę. Technologia ta została przetestowana formalnie, faktycznie przez Izrael w ubiegłym roku w lipcu, następnie przez ASECO pod kątem wydajności i stabilności, ale testy bezpieczeństwa odbyły się w Izraelu, więc jesteśmy firmą, która nie tylko świadczy usługi, nie tylko realizuje dostawy i wdrożenia, ale również potrafi wytwarzać własne
technologię. Na razie więcej o tej technologii publicznej nie będziemy mówić, ponieważ staramy się sprofilować ją na określone grono odbiorców, których nie jest masowy i przeciętny klient na rynku cyberbezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o cele na bieżący rok, to w zakresie rynku krajowego jest to zwiększenie udziału w rynku finansowym i wojskowym, który już jest, jak wcześniej powiedziałem, duży z naszej strony. Udział to są filary naszej działalności oraz optymalizacja marż z aktywów w postaci sprzętu i oprogramowania w kontekście ryzyk kursowych, czyli dostrzegamy ryzyka kursowe, szacujemy je na wysokim poziomie w dalszej perspektywie czasowej, liczymy się z ryzykiem osłabienia naszej waluty, co w kontekście 49% przychodów z działalności związanej z integracją musi być rozpatrywane i jest rozpatrywane w koncercie jako kluczowe ryzyko. Więc optymalizacja, pilnowanie tego obszaru i zarządzanie ryzykiem kursowym. Jeżeli chodzi o rynek europejski, realizujemy projekty na rzecz partnerów zagranicznych. Realizujemy projekty we współpracy z Enisą, projekty we współpracy z Frontexem. Jesteśmy wsparciem dla tych organów. Wytwarzamy też określone produkty, to nie są tylko usługi nieproduktowe, ale również usługi produktowe. Więc skupienie na tym obszarze, realizacja już powierzonych projektów i poszukiwanie aktywne kolejnych projektów na rynku europejskim. Jeżeli chodzi o rynek afrykański, zwiększenie obecności na tych rynkach poprzez ekspozycję projektu, o którym wspomniałem wcześniej, czyli Cyber Defense Africa. I to nie jest tylko hasło, które do wczoraj było hasłem, również wczoraj wieczorem mamy informację, że udało się pozyskać kolejny nowy projekt zagraniczny w Rwandzie. Szczegóły ujawnimy niebawem, ale z wczoraj jest bardzo dobra informacja, że te hasła, te wizje, te zobowiązania nasze i strategie są materializowane, są realizowane, więc rozwijamy się, chcemy jeszcze bardziej się realizować na tych rynkach, ponieważ one są bardzo dynamiczne i w kontekście cyberbezpieczeństwa to jest absolutnie preludium do tego, do tej długiej drogi, przed którą są te rynki. Jeżeli chodzi o profil działalności nasz, to strategia na ten rok to zwiększenie przychodów z specjalistycznych usług cyberbezpieczeństwa, nie tylko zorientowanych wokół usług integratorskich i wdrożeniowych. Obecnie to jest 51% przychody z usług specjalistycznych, a 49% z usług integratorskich, dostaw sprzętu, oprogramowania i usług powiązanych z tym obszarem. Chcemy zwiększać usługi specjalistyczne, w których czujemy się bardzo mocni, również w obszarze integracji, ale nie tylko. Uważamy, że wyróżniają nas te zaawansowane usługi cyberbezpieczeństwa i ten obszar chcemy sukcesywnie powiększać i nawet ta wiadomość wczoraj jest tego świadectwem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy dla Krzysztofa za przedstawienie działalności związanej z cyberbezpieczeństwem. Asseco jako lider cyfryzacji nie tylko stara się wyprzedzać i kreować trendy, jeżeli chodzi o rozwój produktów skierowanych dla poszczególnych sektorów, ale również w takich obszarach jak właśnie cyberbezpieczeństwo jesteśmy bardzo zadowoleni z nabycia koncertu, z zespołu, który tam mamy i przede wszystkim z tym, że z tego, że Krzysztof dołączył do naszego zespołu na spotkaniu z dziennikarzami, Krzysztof deklarował, że przewiduje w tym roku wzrost przychodów o 100%, to też pokazuje w tym momencie skalę rozwoju tego biznesu i tak samo jak cyberbezpieczeństwo, tak samo stawiamy również na rozwój naszego biznesu związanego z chmurą, czyli Asseco Cloud i w to, co inwestujemy. Przechodzimy teraz do kolejnej części naszego spotkania i postaramy się w tej chwili odpowiedzieć na wszystkie pytania. Prosimy wysyłać pytania wciąż na portalu. Mamy już pytania i poprosimy o odpowiedzi. Pierwsze pytanie, jaka byłaby dynamika backlogu Asseco Poland, jeśli wyłączymy 18 akwizycji zrealizowanych w 2021 roku, także w podziale na Polska, International i Formula. Karolina, prosimy o odpowiedź. Rozumiem, że chodzi jednak o grupę, nie o Asseco Poland, skoro podział na Polskę, International i Formula. Na poziomie grupy, gdybyśmy wyłączyli efekt akwizycji, to w kursach stałych ta dynamika wynosiłaby 15% i to by było odpowiednio 7, 19 i 8%, jeśli chodzi o segmenty, że podaję Polska, Izrael, International. 7, 19 i 8. Bardzo dziękujemy. Kolejne pytanie. Prowadzicie obecnie rozmowy z klientami nad renegocjacją w górę cen.
jaki procent przychodów podlega obecnie takim negocjacjom, a jaki procent już jest na wyższych stawkach? Tak, to prawda. Prowadzimy rozmowy, które miałyby nam otworzyć drogę do indeksowania tak naprawdę przychodów o wskaźnik inflacji i wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Natomiast pewnie to, jaki procent tych przychodów podlega negocjacji, to ja bym wolała nie podawać do momentu, do kiedy będziemy mieć sukces w tych negocjacjach. Natomiast mogę powiedzieć, że przedmiotem tych negocjacji są głównie umowy z sektora utilities, tam gdzie mamy długie kontrakty maintenance'owe, które były zawarte relatywnie, jak na dynamikę środowiska makroekonomicznego, relatywnie dawno, bo 3 lata temu na przykład, tak, to głównie to miejsce, ale też klienci w administracji publicznej, zarówno w Asseco Poland, jak i w Asseco Data Systems. Natomiast jeśli chodzi o ten segment bankowości i finansów, czy sektor bankowości i finansów, to tutaj raczej regułą jest indeksacja, więc nie ma po prostu czego negocjować. Nie, natomiast tutaj można pewnie dodać jedną rzecz, że cieszymy się, że widać tutaj zrozumienie ze strony klientów, tak? To nie jest tak, że jesteśmy od razu gdzieś tam wyrzucani, brzydko mówiąc, tylko rozmawiamy i no, wszyscy rozumieją, jaką mamy sytuację rynkową, tak? Presję pracowników, rynek pracownika, wysokie jakby oczekiwania ze strony informatyków, jeśli chodzi o wynagrodzenia, i to wszystko jest zrozumiałe przez klientów i jesteśmy optymistami. Widać, że te rozmowy mają szansę jakiegoś powodzenia. Tak, znaczy do tego jeszcze możemy dodać, co Marek wspomniał, że klienci też to rozumieją, bo oczywiście mają ogromną presję ze strony swoich informatyków, którzy są, również przechodzą i branża dla nich informatyczna jest w tej chwili bardzo, bardzo ciekawa, ale my wykorzystujemy również tą okazję do tego, żeby podkreślić też dla klientów, że współpraca z nami to po pierwsze to są umowy między firmą i firmą, a druga rzecz, jeżeli my rozwijamy rozwiązania dla kilku albo kilkunastu podobnych firm, to zawsze jesteśmy w stanie zoptymalizować takie koszty dla naszych klientów i zapewnić im stałe wsparcie. I w związku z tym to też jest dla nas jakaś szansa na to i dla klientów, żeby ta współpraca lepiej się układała. Przechodzimy do kolejnego pytania. W Polsce wynagrodzenia wzrosły o około 9% rok do roku. Czy spodziewacie się przyspieszenia tej dynamiki w kolejnych kwartałach? Faktycznie to jest tak, że na poziomie grupy, powiedziałabym w kursach stałych, bo to znowu trzeba jednak mocno brać pod uwagę to, że nie tylko przychody, ale koszty też temu przeliczeniu podlegają. W kursach stałych koszty wynagrodzeń w grupie wzrosły około 13-14%, w zależności od tego, czy mówimy o kosztach pracy, czy o total kosztach wynagrodzeń. I faktycznie w Polsce ten pierwszy kwartał to jest odpowiednio 8-9% koszty wynagrodzeń, koszty pracy total. Ja mówiłam Państwu po końcu roku, że myśmy budżetowali troszkę większy wskaźnik. Jesteśmy jeszcze na pewno przed takimi decyzjami podwyżkowymi w wielu miejscach. Mamy dopiero maj. Natomiast też nie spodziewałabym się tutaj jakichś spektakularnych, powiedziałabym ruchów. Jeśli chodzi o inne miejsca poza Polską, to te dynamiki w kursach stałych to international średni wzrost to jest 13%, a formula w średni wzrost to jest 14%. Gdzieś tam myślę, że to są takie dobre benchmarki, co się dzieje na tym już moim zdaniem globalnym rynku pracy w IT. Dokładnie, czekamy na kolejne pytania. Zanim dostaniemy kolejne pytanie, chyba dzisiaj wyjaśniliśmy wszystko w trakcie prezentacji, ale jeszcze damy czas. Natomiast ja wykorzystam również jeszcze tą chwilę na to, żeby podziękować Państwu bardzo za Państwa głosy i wsparcie w badaniu
relacji inwestorskich, które było przeprowadzone przez gazetę Parkiet razem z Izbą Domów Maklerskich. Zajęliśmy trzecie miejsce wśród instytucji i to jest dla nas bardzo duże wyróżnienie, także bardzo dziękujemy. Wśród klientów, wśród inwestorów indywidualnych było to czwarte miejsce, także bardzo wysoko i za Państwa głosy również bardzo dziękujemy i obiecujemy, że będziemy starali się trzymać tą wysoką jakość zawsze i prosimy oczywiście zawsze o feedback, jeżeli byśmy mogli coś poprawić. Mamy kolejne pytanie, także wracamy do pytań. W jakich obszarach możemy się w kolejnych okresach spodziewać akwizycji? Czy rozmawiacie z kimś, kto mógłby wzmocnić wasz obszar cyber security? To pytanie do Marka i do tak, Krzysztofa. Tak, myślałem, że to do mnie pytanie, bo ono pada prawie co kwartał i jakoś tak bardzo nas nie dziwi. Natomiast no, my cały czas jesteśmy na etapie poszukiwań, cały czas ta machina poszukująca ciekawych spółek, które ewentualnie mogłyby dołączyć do grupy Asseco, działa i takich rozmów no, prowadzimy dzisiaj dość dużo w różnych obszarach. Tutaj ciężko jest wskazać jakiś jeden, bo szukamy zarówno spółek WRP, które mogłyby wzmocnić ten nasz segment Asseco Enterprise Solutions, jak i spółek, które gdzieś są liderem na któryś z rynków, gdzie bądź jesteśmy, bądź nas jeszcze nie ma, być może właśnie zaistnienie na nowym rynku. Spółek z obszaru cyber security, tutaj konkretnie o to jest pytanie, więc akurat jesteśmy też na etapie rozmów z kilkoma spółkami, akurat tym razem z krajów tutaj bliskich nam krajów ościennych. Mamy cztery takie spółki, z którymi prowadzimy rozmowy, zresztą tutaj przy udziale Krzysztofa badamy jakby potencjał tych spółek, jeśli chodzi o produkty, jeśli chodzi o kompetencje, co oczywiście nie oznacza, że dojdzie do jakichś transakcji, bo tutaj wiele elementów musiałoby się zbiec. Natomiast no, prawda jest taka, że mamy do czynienia z dość wysokimi wymaganiami, jeśli chodzi o ceny, po prostu tak dzisiaj wygląda ten rynek akwizycyjny, a zwłaszcza w tak modnym dzisiaj i istotnym obszarze, jakim jest cyber security, więc tutaj no, zobaczymy. Natomiast chcemy się wzmacniać, widzimy tutaj potencjał, to co Krzysiek mówił, to wszystko jest prawda, widzimy rosnący rynek, cieszymy się, że już dzisiaj mamy spore kompetencje zgromadzone w Komcercie, co nie znaczy, że nie można byłoby ich z jednej strony wzmocnić jeszcze, a z drugiej też troszeczkę jakby umiędzynarodowić i jakby wyjść jeszcze szerzej na rynki zagraniczne i o to będziemy walczyć. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie, czy rotacja pracowników pozostaje na podobnym poziomie, czy się zwiększyła, a może zmniejszyła? Trudno powiedzieć, co to znaczy na podobnym poziomie. Pewnie się Państwo odnoszą do tego, co podawaliśmy po końcu roku. Myślę, że można to tak skomentować, że minimalnie się zwiększyła, natomiast dalej pozostajemy poniżej tego, co pokazuje rynek. Kolejne pytanie, czy pracujecie nad kolejnymi własnymi produktami w obszarze cyber security, jakimi? Pytanie do Krzysztofa. Tak, to wrócę do kwestii, którą omawiałem w trakcie wystąpienia, czyli detektor APT. To jest produkt, na którym teraz skupiamy główne siły, czyli narzędzie przeciwdziałające tym kluczowym w chwili obecnej, podkreślę, atakom klasy APT, czyli najbardziej zaawansowanym, najbardziej przenikliwym, długotrwałym, infiltracyjnym o charakterze nie tylko infekcyjnym, ale przede wszystkim infiltracyjnym. Więc nie tylko pracujemy, ale udało się nam szczęśliwie w ubiegłym roku przewidzieć niejako, zupełnie przypadkowo oczywiście, to co miało miejsce teraz. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że Rosja akurat jest specjalistą największym na świecie, delikatnie rzecz ujmując, właśnie w tym zakresie, w zakresie ataków klasy APT. Więc projekt, o który występowaliśmy, dokumentacja, w sumie to już kilka lat proces trwał, uruchomienie, jego finansowanie stało zapewnione w ubiegłym roku. Teraz okazał się absolutnie strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu liczymy na łatwiejszą komercjalizację tego produktu, którą już przewidywaliśmy, że nie powinna być wyzwaniem, a w wyniku tego, co się stało, przewidujemy, że no, ta sytuacja nieszczęśliwa dla Ukrainy
ewidentnie musi zwiększyć i zwiększa zainteresowanie tej kategorii rozwiązaniami, bo ono wynika z atrybutów podmiotowych Rosji, a ona się specjalizuje właśnie w atakach klasy APT, więc na tym obecnie skupiamy nasze siły. Jeżeli chodzi o kolejne produkty, byłbym umiarkowanym optymistą, ponieważ to jest bardzo duży nakład pracy, czasu i pieniędzy. Koncert nie jest korporacją, więc musiałoby być znacznie większym podmiotem, żeby podjąć ryzyko realizacji kilku równoległych produktów tej klasy. Sama realizacja tego produktu, o którym powiedziałem, jest wyzwaniem realizowanym dzisiaj zgodnie z planem, również z zewnętrznymi partnerami, również z uczelnią, z Politechniką Warszawską, więc na chwilę obecną to jest ten produkt. Bardzo dziękujemy. Kolejne pytanie. Wspomnieliście, że w 2020 roku efektywna stopa opodatkowania może być wyższa. O ile punktów procentowych może to być wzrost? Znaczy to, co my dzisiaj przewidujemy, tam efektywna w 2021 roku na grupie wynosiła 21,7. To wydaje się, że rok 2022 to powinno być tak w okolicach pół punktu, może 0,7 punktu procentowego więcej. Kolejne pytanie, czy w związku z sytuacją w Ukrainie zauważają Państwo zwiększenie zainteresowania usługami, rozwiązaniami cyber security? Tak, to zwiększenie jest bardzo istotne. Ono dotyczy nie tylko naszego kraju, nie tylko naszej firmy, ale całego rynku krajowego i międzynarodowego. Odnotowujemy je my i nasi partnerzy za granicą. To zwiększenie jest wielokrotne. Natomiast zainteresowanie w przełożeniu na dynamikę realizacji procesów zakupowych, ta dynamika jest już mniejsza. Zainteresowanie jest ogromne, dynamika procesów inwestycyjnych jest też większa, znacznie większa niż była, ale nie tak duża jak zainteresowanie. Ta niższa dynamika realizacji procesów zakupowych wynika najczęściej z braku niezbędnych kompetencji po stronie klienta do przygotowania opisu i realizacji zamówienia. Czyli dzisiaj, żeby profesjonalnie zapewnić sobie cyberbezpieczeństwo, należy odpowiednio przygotować wymagania, jakie mamy wobec dostawcy, technologiczne, usługowe, i to jest problemem. Więc zainteresowanie jest bardzo duże, jest zwiększona liczba zarówno klientów, jak i usług, co również, jako ciekawostkę podam, znacznie wywraca, wręcz anuluje wszelkie prognozy, które Państwo możecie znaleźć z ubiegłego roku na ten rok, zarówno jeżeli chodzi o rynek krajowy, jak i światowy. To nie będzie 2,1 miliarda w Polsce złotych i 200 miliardów ponad dolarów na świecie, tylko co najmniej kilkadziesiąt procent więcej, ale te prognozy zostaną zaktualizowane pod koniec roku. One są ściśle związane głównie z tym, co się stało na Ukrainie i obawą przed właśnie Rosją, która jest absolutnie niestety liderem działań ofensywnych w cyberprzestrzeni i liderem tych zagrożeń. Myślę, że tutaj akurat Krzysztof odpowiedział na kolejne pytanie, które jeszcze nie zdążyłem zadać, bo kolejne pytanie było, podaliście, że rynek cyber według prognozy PMR z 2021 roku to 2,1 miliarda złotych. W 2021 nie było wojny. Jak szacujecie tą wartość, dynamika wyglądają obecnie? To co powiedziałeś. Tak, to powtórzę tylko, że te wartości są absolutnie nieaktualne i to widzimy z tego, co się dzieje na rynku. Natomiast musimy dopłynąć do grudnia, żeby zobaczyć, jak bardzo nieaktualne, bo to, że ona duża różnica będzie, to jest faktem i to my już widzimy. Jak duża? Pokaże to realizacja procesów inwestycyjnych ze strony klienta, a przypomnę tylko, że sygnalizuje brak kompetencji niezbędnych do realizacji tych procesów zakupowych. Jako kropkę nad i w tym zdaniu dodam tylko, że mamy 3,5 miliona wakatów na rynku cyberbezpieczeństwa na świecie w tej chwili. Ogromne. Kolejne pytanie, czy obecny konsensus rynkowy dla zysku netto w 2022 roku na poziomie około 535 milionów złotych uznajecie za realny, a może konserwatywny, biorąc pod uwagę dynamikę backlogu i póki co sprzyjające wam kursy walutowe? Myślę, że w tym pytaniu położyłabym nacisk na póki co. Granie na Forexie myślę, że jest dzisiaj
równoznaczny z pójściem do kasyna. Dlatego ja bym się nie odważyła dzisiaj prognozować, co się wydarzy na całym roku. Oczywiście jakiś budżet mamy, natomiast no, ten konsensus, jeżeli ktoś pyta, czy on jest optymistyczny, tak, powiedziałabym, że jest. Tak, bardzo dziękujemy i oczywiście jak zawsze nie podajemy również przewidywań co do naszych finansów, także to też jest dodatkowo, ale troszeczkę w jaki sposób... Jesteśmy, tak, dopiero w maju, a mamy otoczenie gospodarcze bardzo dynamiczne. Dokładnie tak. Nie mamy więcej pytań, nie widzę, żeby ktoś więcej pisał w tej chwili, także to chyba już wyczerpaliśmy całą pulę pytań, którą otrzymaliśmy od Państwa. Także bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Zawsze zapraszamy też do kontaktu bezpośredniego z naszym działem IR, jakby były jakieś potrzeby. Oczywiście jesteśmy, zarząd też jest do Państwa dyspozycji, gdyby były taka sytuacja wymagała potrzeby i Państwo by się chcieli skontaktować. I zapraszamy na kolejne spotkanie poświęcone wynikom po dwóch kwartałach i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.